рядом на скоп. Siemanko, z tej strony Bartek. Jadę z tatą na skup. Wywozimy cały jęczmień. Muszę tatę podgonić, bo mi ucieka. Robimy taki ostęp, żeby jak wyprzedzają, żeby mogli zjechać na pobocze i nie mieli takich obaw, że nie wyprzedzą nas. Powoli dojeżdżamy na skup. Będziemy wjeżdżać na wagę. Sprawdzimy wilgotność i gęstość jęczmienia. Zwalniać już. Będziemy skręcać w prawo. Jesteśmy. Idziemy próbę zrobić. Dobry. Dobry. Do jednej, po drugiej. No idź do jednej. Ja idę do swojej. Wyjedzie? Co? Ja już dałem. Już dałeś? No, powiedziałem, że ta pojedyncza. Co? Powiedziałem, że pojedyncza przyczepa. A, no, no, dobrze. Adrian przyjechał na skup też, samochodem. Ja wierzę na wagę, zobaczymy ile będziemy mieli na przyczepach. Jeszcze będzie trzeba tarę zrobić. Gdzie poleci? To. Zamykaj, bo ciepło leci. Ojej. Jak trzyma, jak lodówka. No, bo to ramca. Idziesz, idziesz pod Muchawę? Pod Muchawę? Koło drzwi białych jest Muchawa. Co to się stało? Właśnie patrzę, że się zamyka. Dobra. Otworzymy. Niech cofa. Cofaj! Dobra.
chyba się sama zapnie. O, jakby tam klocka nie było, to już by pojechała. A kto cofa? Ja mam cofnąć? Ja nie wiem, czy dam radę taką. No to dawaj, pokaż jak potrafisz. Zdałeś prawko. Pochwal się. Co nie wyjdzie, to nie wstawimy. Weź kamerę na głowę i pokażemy widzom, jak Bartosz zdał prawko, nauczył się. A na tył kiprujesz? Boże, ten jedźmy w tym roku. Jak? Idzie dobrze? Tamtą! Co? Dobra. Tamtą cały czas. Wyprostuj jeszcze raz, Bartek. Wyprostuj. Jeszcze w tą. Nie, do przodu, bo zaraz walniesz. I o 2 metry prawie w tą. W prawo. Jeszcze, jeszcze. Sobie narzuć ją. Dalej, dalej, bo nie zdąży. Dalej. Dalej, jeszcze, jeszcze. Jeszcze, bo nie dasz rady skręcić, zanim się dupa złamie. Jeszcze wyprostuj. I teraz łam ją, żeby dupa już uciekała. Będzie mnie uczył, jak się cofa, no ja pierdzielę. O. Ta. Wystraszył się? Jeszcze! Dobrze, dobrze! I bajcha na dół! Dawaj! Do góry! Zamknij szybę! Bo się nakurzy! Ona paliwa nie ma. Nic chyba. Ale chodzi, bo ona ma ciężko zaciągnąć. No, bo paliwa nie ma. Ja wleję to na te, ciężko zaciąga. Ale poszedł. Przyjechali chłopaki. Kurde. Ja to teraz jak dyrektor, co? Ja to...
Normalnie jak dyrektor. Jak się jeździ, Bartek, w ogóle? Fajnie? Fajnie. To i tak na pierwsze młodzieńcze lata to dobrze cofasz. Się nauczyłeś na 60, co? W szkole. W szkole? Pierwszą godzinę się uczyłem cofać prosto, a drugą mi szuk robię. Na łuku łatwiej jest, nie? Niż prosto. No jak się... troszeczkę jest na... Nie, właśnie prosto mi od razu. Tak? Za miłe. Zawsze jak widzę przyczepę, dupę przyczepy na łuku, no to ja lepiej jest. No jedziemy kolejnym kursem. Jeszcze została nam trzyosiówka na pewno pełna i zobaczymy, może będzie jedna mała. Jest dobrze, jest dobrze. Jak to sprzedamy, to już mamy... Na nowy ciąg. Już mamy gdzieś tam 6,5 tona, jeszcze na magazynie jest. Tylko pamiętaj, Bartek, zawsze o przednim napędzie, bo on tutaj nie pokazuje, nie piszczy, nie oznajmie, że na przykład jest przedni napęd włączony. No i doszło nam jedno nowe pole, 1,5 hektarowe. To tam sypnął tylko 5 ton, dlatego to też zaniża nam średnią. Jakby tam sypało tak jak wszędzie, to by wydajność była całkiem inna. Ale średnią się liczy z całości gospodarstwa. Wypracuje się tam tą działkę, ziemię się w kulturze zrobi i też będzie oddawała plony. Teraz po jęczmieniu pójdzie tam rzepak, a po rzepaku pójdzie pszenżyto prawdopodobnie. I będziemy walczyć o te plony co roku. Cena za jęczmień jest dla nas satysfakcjonująca. Sprzedajemy to od razu. Jakbyśmy na magazyn dalej, pewnie byśmy trochę zarobili. No nie wiadomo. To są takie gdybanie, ale magazyn musi mieć czysty na pszenżyto i rzepak. Pszenicę będziemy też chyba sprzedawać. Pszenżyto będziemy tu sypać i rzepak. Się zadowolony, bo tylko wozi i wywozi, a tam kurde jeszcze kupka jest. Tak ma być. $28,660. Gorąco, to jak diabeł. Nie wiem jak to się odpala. Nie jestem przeszkolony do tego. Nie mogłem tego odpalić, chciałem podgarnąć. Tylko tak. Bo to nie każdy może odpalić, to nie ma. No jak to się odpala? Aha, widzisz. To coś, jakiś guzik chyba dodatkowy jest, co? Na odcisk. Na ten.
To tam kot jest? A ja naprawdę kot jest? Kto to wiedział? A ja mówię podgarnę, nie? A czemu on zmienił łyżkę? Mnie się pytasz? Jeszcze jedną mamy małą. Jak autobusista jebnie, to już kurwa miejsca nie będzie. Trochę wolniej jeździłem do Łukaszka, żeby ośni było. No to tam to tak, bo to co ojciec przyjechał z próbą wczoraj, to, no to było gorsze, nie? No bo to pierwsze, no. To co przyjechał z próbą, to było pierwszy zbiornik, ustawienie kombajnu, nie? No. Już wszystko macie? Nie, jeszcze. Oby jak najwięcej. Marek wywozi tego magazynku, a tam jeszcze. Może tam ktoś tam dowozi? Może. Ta duża przyczepa i chyba jedna będzie teraz, nie? Więcej będzie, jak myślę. No? Mówisz 120 ton, no to 120 to już teraz będziecie mieli, tak? No 150 gdzieś prawie będzie. No to o, jak będzie 150? Zadowolony. Ósemka z przodu jest. No a co, nie? Nie. To ty? Ja pchałem. No ta. Ładujemy ostatki. A kto sprzedaje ostatki, ten jest piękny i gładki. Trochę inaczej te powiedzenie szło, ale dobra, może być. Końcóweczka. Trzyosiówka będzie pełna i zobaczymy co tu będzie jeszcze. No muszę się trochę pochwalić, nie? Jak wyszło, no to trzeba się pochwalić, czemu nie? Jak jest dobrze, to trzeba mówić dobrze, a nie jak jest dobrze, to trzeba mówić, że tak i tak jest źle. Gdzieś to już słyszałem. Powiem wam, no tam tona brakuje, tam jest 14 ton, więcej nie ma. Bo nie sypaliśmy pełnych, ale jest fajnie. No to ja będę cały czas mówił, jest fajnie, jest fajnie. Pogadajmy o czymś innym, nie? Jak tam? Wakacje mijają, urlopy. U nas ostatnie dwa dni to all inclusive. Trochę w kurzu, trochę popoci się człowiek i to wszystko za darmo, na polu. Cześć. Sorry, że tak jest. Chodzimy sobie. No. No. Pojechaliśmy. Patrzyliśmy gdzie kombajn, gdzie ten kombajn. Nie, no my pokoszone mamy już. Co ty gadasz? No, wywozimy wszystko. 18,5 dokładnie hektarów. Teraz na skup? No, bo sprzedajemy, bo szykujemy na rzepaki magazyny. Opłacało się tu sypać? Jak z kombajnu by nie nadążał odbierać. Aha. Non stop. A też nie wiedzieliśmy jaka cena, a tak jak już mamy tutaj, to zawsze dogadane jest, no. A będzie taka cena, no to jak jedzie. Było wiadomo, że no. No. Nieraz, jak to mówią, jak już się jest na skupie, to można sobie negocjować. Jak już ma się magazynie, pewno, że to można negocjować trochę tą cenę, nie? Podciągnąć. Cena, no to chyba cenę będziecie stawiać, nie? Tak, tak, dlatego musimy wysprzątać magazyn, bo będziemy warstwę bloków jeszcze kłaść jedną. I zadaszenie będzie. Ale co, te półkuliste? Nie, nie. Dwuspadowa, no. Dobrze, bo wiesz, na zimę, na ciągniki czy te. Ale też zawsze można magazynować morze. I będziemy wiedzieć jaki jest jakaś średnia. Wtedy dołączę do filmu albo w kolejnym odcinku się dowiecie.
tu idzie? Kto tu idzie? Oj, 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 oj. Vloga nagrywamy. Oj, mama. Ty, nad czymś usiadłam. No i witamy was po krótkiej przerwie. My jesteśmy po robocie. Pojechaliśmy sobie nad jezioro spędzić, pomoczyć dupska, schłodzić się. Spędziliśmy wspólnie dzionek, no wieczorek, tak można powiedzieć. U nas się już ochłodziło, bo jest około 22. Tak nagle. I idziemy kombaj wstawić do podwiatę. Pusto. Tak, pusto. Ha! Ho! Słyszysz jakiego? No. Bida! Bida! Chodź tu! Marcelinka. Kotek. Marcelina. Kusią, idzie do kotka. Mam nic mi nie zrobi. Kotek. Cik, 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 cik. Kotek. Cik, 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 cik. Dawno nie widziałaś burki, nie? Czysto, nie? Ale ty, jak burka mi mówiła, cieka przednia. Ona chce ugryźć. Nie. Nie, tak nie. Ale ma zabawę, nie? No. A kogo ja tutaj biorę? Kto będzie jechał? Hop, hop. Hop. Tak? Mama, siadaj. Trochę jest zakurzony, bo ja nie posprzątał tata. Bo nie ma czasu. To ta brudas. Tak? A tata jedzie? O, jakiś Leszka Fili. A to co Maniek przyniósł. Pip, pip. O! Ma przyspieszenie, nie? Robi wrażenie. Tak jak dzisiaj mój robił wrażenie. Z wody wyszedłem, to te dziewczyny na plaży, to mi majtki podwinęło. Jak fala przyszła z tego jeziorka taka, takiego. No i dziewczyny zobaczyły tam i mówią, a ja mówię, trochę się skurczył. Milena mówi, robi wrażenie, nie? Mamie zrób papa, 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 pa, mamie. Puść buziaka, mamie. Papa, papa. Papa. Pa, pa. O! Babcia, masz, łapiesz ją? Dzień dobry, masz. Przyjechałaś się, nie? Op! Op! Ej, babyś, kochaj, bo ty szybko kochaj, mocno. Mocno kochaj.